Narzekamy na to, co się w Polsce dzieje. I słusznie. Narzekamy na jakość polityki. Bardzo słusznie. Narzekamy na jakość ludzi, którzy biorą udział w polityce. Jak najbardziej słusznie. Bo nie tego oczekiwaliśmy, nie takich ludzi wybieramy, żeby później robili to, co chcą, żeby byli poza jakąkolwiek naszą kontrolą. Ale na to się nakłada jeszcze ideologia i pewnego rodzaju propaganda. Otóż obecne państwo polskie w jego strukturach od ponad 30 lat odwołuje się do nieposzlakowanej tradycji II Rzeczpospolitej. Ale nie całej. Tej po 1926 roku. Czyli do zamachu majowego, gdzie mamy prawie 1200 ofiar zabitych i rannych. Do tradycji, która później skutkowała procesem brzeskim, która skutkowała obozem w Berezie Kartuskiej, pobiciami, morderstwami wybitnych polskich intelektualistów, pisarzy, polityków, okaleczaniem ich. I później ci ludzie w chwale przeszli przez wrzesień 1939 roku, mimo że większość z nich uciekła w panice, rabując dobro narodowe, dobro państwowe, wyładowując tym samochody służbowe i tym się udawali razem z żonami, z rodzinami, niektórzy jeszcze kochanki do tego brali i ewakuowali się do Rumunii. Tradycja, która nastała po 26 roku, która dzisiaj jest czczona, bo a my pierwsza brygada, a Józef Piłsudski, a wygrał, a mąż opatrznościowy. Panie, jakby dzisiaj był Piłsudski, to by porządek zrobił. Tak się ludziom wżarła w głowy, że nie widzą tego, co najważniejsze. Jaka to była tradycja i czego dotyczyła? I tu chciałbym się odnieść tylko do małego fragmentu tamtej rzeczywistości. Setki ofiar to jest jedno, ale to, co się działo na co dzień i to, co się działo w tak zwanej propagandzie. Otóż w latach 1930-1931 wychodziło bardzo ciekawe pismo. Ciekawe z punktu widzenia poznawczego, politycznego, ale także poznania mentalności tamtych łobuzów, łajdaków, zbójów i przestępców, bo takich trzeba nazwać. Pismo nazywało się Ołowiem i Pałką. Nowa kadrowa. Ołowiem i Pałką to jest zaczerpnięte z artykułów, z ich publikacji, jak zamierzają się rozprawić z demokracją, jak zamierzają zniszczyć konstytucję marcową, która była podstawą, fundamentem polskiej demokracji i gry sił politycznych. Ołowiem i pałką chcieli to zniszczyć. I niszczyli. Ale jak? Jaki mieli stosunek do swojego wodza? Nabożny. Ubóstwienie i dewiacja. Oni pisali o tym wprost, ale jednocześnie się zastrzegali. Gdyby wódz nasz autorytatywnie powiedział nam bezpośrednio własnymi ustami lub przez usta wybranego pośrednika, że nasza praca mózgowa, czyli opracowanie teorii, jak też i haseł polityki obozu, zawiodła nas na manowce, żeśmy zboczyli z jego drogi, że mamy zawrócić na drogę właściwą, że nasza praca od pewnej chwili przeobrażała się z pożytecznej na szkodliwą, więc trzeba jej zaniechać, więc trzeba zło odrobić. Ow, wówczas nieomylne poczucie dyscypliny i wiara w intuicję wodza wskażą nam to, co mamy robić. Poddać się jego rozkazowi, pójść do Canossy, uznać swój błąd i naprawdę uwierzyć w słuszność udzielonej nam nauki. Skąd to się brało? Dlatego, że nawet w środowisku sanacyjnym Piłsudczyków ta skrajnie zideologizowana grupa była krytykowana, bo rozumiano to w ten sposób. Oni nam przynoszą wstyd. To, co oni robią, to działa tak naprawdę przeciwko nam i są krytykowani, a oni się bronią. Ale dopóki nas nie spotkała nagana z jego strony, czy ze strony wodza, dopóty mamy wierzyć, że on chce i wymaga od nas nie tylko musztry, ale i twórczej współpracy z nim, pełnej inicjatywy i marszu naprzód, pełnej wynalazczości, eksperymentowania i szukania nowych form, pracy twórczo-kontrolatorskiej, a nie tylko deptania w kółko na jednym miejscu. Co to ma być? Ponieważ jest formalnie demokracja, mimo zamachu majowego. Jest konstytucja, jest parlament, są partie polityczne i ludzie się do tego odnoszą, a nie do realnej władzy, czyli do władzy wodza, marszałka, czyli marszałkissimusa, jak go tak czasami nazywano w ówczesnej nawet publicystyce. Co z tym wszystkim zrobić? I oni mają gotowe rozwiązanie. Zrobić trzeba rzecz następującą. Trzeba zniszczyć demokrację, wtedy istniejącą, ołowiem i pałką.
ołowiem i pałką to się morduje albo uszkadza bezpowrotnie zdrowie. Grupa, która to pismo wydawała, znalazła się pod opieką komendanta głównego policji, pułkownika Janusz Jangrym Maleszewskiego. Oni takie rycerskie mieli pseudonimy, takie nazwiska. To tak jak Zyndram z Maszkowic, jak Sedes z Bakielitu. To tak brzmiało bardzo poważnie. Ale to byli ludzie nie tylko, że niepoważni, ale to byli szkodnicy sprawy polskiej. I Jagmin Maleszewski organizuje dla nich siedzibę w Komendzie Głównej Policji. Są poza zasięgiem jakimkolwiek, poza zasięgiem, żeby tam przyjść do redakcji, porozmawiać, nawet im naobliżać przed redakcją. To nie było możliwe. Skoro tak, to warto przypomnieć, że oni się sformalizowali. Założyli tak zwaną Ligę Mocarstwowego Rozwoju Polski. No brzmi dumnie. To tak jak dzisiaj. Jesteśmy silni, zwarci, gotowi. A tu była jeszcze Liga Mocarstwowego Rozwoju Polski. Jesteśmy mocarstwem, ale jeszcze się rozwijamy. I tam są ludzie pod opieką samego Felicjana Sławoja Składkowskiego, wieloletniego przedwojennego sanacyjnego premiera, którzy mogą robić bezkarnie to, co robią. Nie tylko wydawać, ale robić jeszcze gorsze rzeczy. Wśród nich jest między innymi Tadeusz Waryński, syn Ludwika Waryńskiego. Są też inni. Oni się wszyscy wywodzą z Polskiej Partii Socjalistycznej, bo to są socjaliści. Mamy odniesienia do dzisiaj, możemy te wzorce nakładać, możemy się do tego samego pnia odwoływać. To się dzieje na naszych oczach. Nie znając przeszłości, nie znając tradycji, dajemy sobie do głowy wciskać, że to, co złe, to jest dobre. A to, co dobre, to było złe. I trzeba to było zwalczać. Natomiast jeśli oni pisali wprost, że strzaskanie Sejmu i Senatu wraz z Konstytucją Marcową jest pilną koniecznością i należy jej torować drogę, choćby ołowiem i pałką, to są zbrodniarze. To są polityczni i ideologiczni bandyci. Kult tych ludzi dzisiaj jest czymś haniebnym. Nie wolno się do tego odwoływać. Trzeba spuścić na to zasłonę miłosierdzia, bo już ich sprawiedliwość nie dosięgnie, ale nie można ich promować, nie można je pokazywać, nie można nadawać nazw jednostkom wojskowym. Bardzo wielu z tych ludzi na to nie zasłużyło. Tam są wśród nich i żołnierze wyklęci, są zasłużeni dowódcy, ale są też tacy, którzy powinni być z naszej pamięci wyrugowani, wyrzuceni tam, gdzie jest ich miejsce, na margines. Bo ołowiem i pałką to walczyli bandyci, a nie politycy. Ołowiem i pałką rządzili w Polsce po 26 roku bandyci, bo rzeczywiście ołów i pałkę stosowali. Kilkadziesiąt ofiar rocznie. To nie tylko zamach majowy, nie tylko Bereza, nie tylko proces brzeski, ale lokalne areszty, wkraczanie policji nawet do kościołów w pościgu za protestującymi chłopami. To miało wówczas miejsce i policja z długą bronią wkraczała i biła ludzi w kościołach. To było organizowanie nienawiści wobec kościoła katolickiego. Biskup Łomżyński, Stanisław Kostka-Łukomski, urządzając procesję Bożego Ciała, spotykał się z reakcją władzy sanacyjnej. W tym samym dniu zarządzano Dzień Sportu, Święto Sportu. Spędzano urzędników, policjantów, nauczycieli, dzieci szkolne, które musiały tam paradować wzdłuż tych właśnie procesji, okazywać swoją moc, że państwo jest ważniejsze i państwo wie lepiej. I te haniebne praktyki, jakie miały miejsce między innymi w Berezie Kartuskiej, że nie wolno się było przeżegnać, nie wolno się było pomodlić, nie było dostępu do kapłana, nie było możliwości otrzymania modlitewnika, czegokolwiek, Pisma Świętego, to też świadczy o tym, że skąd my to znamy po 1945 roku? Czy ta władza, która przyszła też socjalistyczna ze wschodu, władza sowiecka, nie była podobna, a w wielu formach taka sama? To co my właściwie czcimy i co zwalczamy? Na takim poziomie lokalnym, poza tymi zbrodniami, o których mówię, miały miejsce takie wydarzenia jak wybory, które nie były wyborami, bo były od samego początku do końca, do 1939 roku fałszowane. Mam przed sobą fragment kroniki parafialnej z 1938 roku. 6 listopada 1938 roku odbywa się głosowanie. W tej kronice jest to odnotowane następująco. Odbyło się głosowanie na kandydatów do Sejmu. Ludność do wyborów usposobiona była negatywnie. Postanowiła nie głosować. Pomimo zachęty ze strony władz administracyjnych, a nawet obietnic i gróźb, podobno 20% głosowało w
Faktycznie było to tylko 10%. Jednak starym zwyczajem działy się cuda przy urnach. Po wyborach Polskie Radio ogłosiło, że na 144 tysiące uprawnionych do głosowania w naszej diecezji oddało głosy 120 tysięcy. Jest to nieprawda, bo lokale wyborcze świeciły pustkami. Z grądów dużych i małych głosował tylko sołtys z grądów dużych i jeszcze jeden człowiek, a są wioski, w których ani jeden człowiek nie głosował. Wynik głosowania to jeden wielki grzech publiczny, korupcji, zasiany w 26 roku przez Piłsudskiego. A ludność jest niezadowolona z rządów obecnych i z niecierpliwością czeka wyzwolenia. Czyli ludzie się czuli jak pod okupacją. Oczekujemy wyzwolenia z czegoś, od czegoś, w jakimś celu. I z tej racji nurtują prądy, które pchają nawet na drogę rewolucji. To jest to podłoże tego wrzenia rewolucyjnego, że nawet w komunie szukano oparcia, że gorzej już niż za sanacji być nie może. Z księży tego dekanatu, z którego ta kronika pochodzi, nie głosował ani jeden, nikt. Ale księża robili obserwacje. Z okien parafii obserwowali lokale wyborcze. Kto przychodził? Policjanci, urzędnicy, nauczyciele, bo musieli. Pojedynczy obywatele. I później w statystykach to było, że jest kilkadziesiąt procent, z tego prawie wszyscy za obecną władzą. Od początku do końca to była nieprawda. To też był ołów i pałka na społeczeństwo, że możecie sobie myśleć, możecie sobie robić i możecie oddawać głosy. Ale wyniki to robimy my.